Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy troszkę do starej scenerii, czyli analizy partii szachowych mistrzów. Moi drodzy widzowie, przypomnę tylko, że 22 marca w środę o godzinie 19 wraz z mistrzem krajowym Pawłem Kukułą przeprowadzę darmowe szkolenie na temat gry środkowej, jak grać w grze środkowej wraz z końcówką. Będziemy omawiać trudne tematy. Jest to skierowane do osób, które już jakieś pojęcie szachowe mają, aczkolwiek zapraszamy wszystkich. Zapraszam na analizę partii Michaiła Tala z niejakim Brakmanisem. Partia jest o tyle ciekawa i wszyscy kojarzą Michaiła Tala z tego, że on świetnie atakował, intuicyjnie poświęcał figury, to wszyscy już praktycznie wiemy. Ale ja tutaj pokażę troszeczkę Tala z innej strony, że potrafił rozgrywać fantastycznie końcówki szachowe. I to jest, myślę, że bardzo cenna lekcja na podstawie tej partii. Zobaczmy, jak ta partia przebiegała z 1969 roku. Otóż Tal rozpoczął ruchem E4, przeciwnik E5, skoczek na F3, skoczek C6, goniec C4, goniec C5. Mamy partię włoską, bardzo częsty obrazek, ale Tal oczywiście musiał teraz zagrać gambitowo, czyli B4 i gambit Evansa na szachownicy. Rzadziej już spotykany teraz debiut, ale kiedyś na pewno było to fajną bronią. Goniec B4 zbił pionka. Idea tego ruchu jest taka, oczywiście idea ruchu B4 jest taka, żeby zagrać C3 z tempem i mieć podparcie do ruchu D4. W partii goniec zagrał na E7 jak najbardziej ok. I tutaj Tal zagrał D4. Można zagrać inaczej. Można by było na przykład zagrać gońcem na A5. I pokażę tutaj przykładową linię, jaka mogłaby nastąpić dosyć forsownie. Mianowicie po ruchu D4. Przykładowo, jeżeli czarne tutaj zbijają na D4, to nie pozostaje nic innego, jak zagrać bardzo, bardzo gambitowo. Czyli zrobić roszadę. Na pierwszym miejscu stawiamy tutaj rozwój figur przede wszystkim i jakby czarne pokusiły się jeszcze dalej o bicie, bo jeżeli by to nie nastąpiło, no to białe oczywiście zbijają, mają centrum silne, pionki mniej, tutaj są mniej istotne, ale jakby tak poszło, no to hetman B3 z atakiem na F7 i przykładowo hetman E7 lub hetman F6 i tutaj trzeba zagrać goniec G5 z tempem, aby hetman już nie bronił tego punktu na C3 i po odejściu zbijamy skoczkiem. I ta pozycja według silników jest mniej więcej równa, ale to jest nieistotne. Tutaj rozwój przede wszystkim jest bardzo ważny. No i jak grać w takiej pozycji dalej, to jest już wielka sztuka. Oczywiście można grać bardzo różnie, wprowadzać wieże na wolne linie, przepychać pionka i próbować otwierać cały czas dostęp do czarnego króla. W partii jednak po goniec E7 Tal zagrał mimo wszystko D4, bo trzeba tak w ten sposób. Skoczek zagrał na F6. To jest takie posunięcie trochę dziwne. Przede wszystkim w tej sytuacji należało spróbować zagrać D6. Chociaż D6 może być ryzykowne, bo hetman B3 z atakiem nie za bardzo wiadomo jak bronić. Ale skoczek A5 jest ciekawe. No ale poszło tak. Bicie na E5. Skoczek G4 i hetman D5. Zobaczcie, Tal ma prostą tutaj receptę na to, żeby zbić na F7. Od razu pragnę Was uspokoić. To nie jest tak, że tutaj białe wygrywają już partię. Pozycja wydaje się naprawdę groźna i jak się siądzie naprzeciwko przeciwnika z taką pewną posturą, no to nasz przeciwnik może się nieco psychologicznie spalić. Zwykle to tak bywa. Ale czarne na spokojnie roszada. H3, odpędzamy skoczka na bandę. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy zbić tutaj skoczka i zepsuć strukturę pionków i dostęp do króla będzie teoretycznie łatwiejszy, czy nie? No właśnie, moi drodzy, to jest sztuka, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Tal zrobił roszadę i to jest lepszy wybór. Jeżeli byśmy wybili skoczka, to po wybiciu na H6 zwróćmy uwagę, że nie za bardzo widać, jak się do tego króla dobrać. Goniec z hetmanem świetnie kontrolują diagonale. Król się zawsze chowa, para gońców po stronie czarnych, w następnym ruchu można zagrać D6 i goniec E6 i faktycznie się naprawdę nic nie dzieje po takim szybszym przeanalizowaniu. A w tej sytuacji po roszadzie zwróćmy uwagę, że skoczek nie ma perspektyw do jakiejś aktywnej gry i to jest ten plus. W tej sytuacji tutaj po roszadzie białych
Czarne zagrały d6, tal oczywiście wybił. No i czarne w sumie nie wiadomo dlaczego wybiły pionkiem, zostawiając sobie słabość. Jeżeli by nastąpiło bicie na przykład hetmanem, no to odejście hetmanem na h5 i gramy sobie w szachy dalej. Po stronie tala jest widać no taki pozorny atak. Pozycja myślę, że nadal przyjemna. Czarne jednak postanowiły zbić pionkiem. Hetman mimo wszystko zagrał na h5, są oczywiście opcje bicia, ale hetman a5, sprytny ruch, który chce wymienić hetmany, jednak po goniec d5 tej wymiany hetmanów nie ma. Czarne nie dają za wygraną, grają goniec e6 i tal wzmacnia pozycję wieżą na d1. Zobaczcie, ile naokoło posunięć trzeba wykonać, żeby skonstruować jakiś ciekawy atak. Tutaj wieża zagrała na e8. Goniec f4, czyli normalne wyprowadzenie figury. Zobaczcie, że tal nie zbija tego skoczka, który jest słabą figurą, która nie ma perspektyw gry. I nawet za cenę pionka, bo bicie też nie pozwala tutaj białemu poszaleć, dlatego że goniec zawsze króla tutaj obroni. Goniec zagrywa na f4, wieża ad8 i skoczek z b na d2. Tal się nie liczy się z pionkami, pionek został wzięty i posunięcie G4. No, czego innego można było się po zawodniku tak agresywnym spodziewać, jak nie taki atak G5, ale ten ruch nie jest najlepszy. Moi drodzy, tutaj należałoby spróbować grać pozycyjnie i figurowo, spróbować właśnie tutaj te B7 podważyć i atakować skoczka. Po tym ruchu G4 przeciwnik zagrał hetman F6. Troszkę gorsze posunięcie, ale po skoczku e5 sytuacja mogłaby być bardzo ciekawa i na przykład po g5 narzucającym się, no bo widzimy, że teraz niby skoczek wisi, to czarne mogłyby zbić spokojnie na d5. Tutaj seria wymian mogłaby nastąpić, ale skoczek d3 też dawałoby radę. Zobaczcie, jest atak na gońca, na przykład po odejściu skoczek ucieka na f5. No taki szereg taktycznych zagrań daje możliwość czarnym na dobrą pozycję. Tutaj białe nie mają czego szukać w tym wypadku. No jednak po g4 troszkę zadziałała psychologia. Hetman wrócił do obrony. Goniec spokojnie się wycofał. I goniec zbił na d5, pionek zbił na d5, skoczek na e5. I moi drodzy, to jest taki kluczowy moment tej pozycji. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że atak białymi tutaj nie wyszedł. Albo może też nie miał racji do tego, żeby się udał. I teraz tal przechodzi do kapitalnej oceny końcówki. Zobaczcie, co on wyprawia. Zbija na e5, hetman zbija, pionek zbija, goniec zbija, to jest bardzo ważne. Teraz goniec zbija tego słabego skoczka. Dlaczego to jest tak istotne? Bo na końcu wskakuje skoczek e4. Kapitalny układ pionka, który nie pozwala wejść pionkowi na f5. Skoczek na e4 jest lepszą figurą od gońca. Zdecydowanie z punktu strategicznego to jest super sprawa, no ale musimy mieć jeszcze pionka na d5, którego właśnie mamy. Ta pozycja jest strategicznie wygrana białymi. Mimo że białe mają pionka mniej i to jest bardzo ciekawe. Niesamowita ocena, zresztą na wyższym poziomie myślę, że dosyć łatwa. Król zagrał na g7 i teraz tal już gra bardzo, bardzo konkretnie. Mianowicie d6, goniec f8 i wieża na c1. Szukamy przede wszystkim aktywności figur, ta wieża chce wejść na c7. Ten ruch d6 nie był bez kozery, dlatego że teraz nie można zagrać wieża c8, bo jest posunięcie d7. Więc po wieża d7 tal teraz też bardzo ładnie zagrywa. Król g2. Dlaczego ten ruch jest bardzo ważny? Przede wszystkim, tak daleko patrząc, nie ma szacha na d1 w przyszłości. Zaraz mówię, o co chodzi. Bo po wieża d8 tal zagrywa na c7. I zwróćmy uwagę, że teraz po wybiciu na c7 pionek wybija, jakby wieża zbiła na d1, to nie ma tego szacha na g1. To jest bardzo ważne, a pionek na c8 dorabia się dochodzi do pola przemiany. W tej sytuacji to już nie działa, więc nastąpiło b6, wieża d3. Wzmacnia, męczy przeciwnika. Tutaj oczywiście pionek d6 jest nietykalny z uwagi na to, że wieża bije i na końcu możemy wybić, czyli zdobywamy materiał. No i przeciwnik tala nie wytrzymał presji. To jest bardzo ważne, wywieramy niesamowitą presję.
zbił na c7, pionek zbił na c7, tylko że czarne nie dostrzegły jednej rzeczy na końcu. Wieża c8 i wieża d7. Koniecznie w ten sposób aktywność jest bardzo ważna. Ktoś by teraz zadał pytanie, ale jak zrealizować tę przewagę? Bo widać gołym okiem, że mamy przewagę. No przede wszystkim trzeba spróbować dojść skoczkiem do takiego pola, żeby zaatakować wieżę. I sprawa robi się prosta, ale nie jest taka prosta, gdy mamy tutaj gońca na f8. No i koniec zagrał na b4. Moi drodzy, w tej sytuacji można byłoby na przykład grać też królem. Plan jest dosyć prosty na wygrywanie partii. Bez problemu, ale trzeba brać pod uwagę ruch b5, goniec a5. No tutaj czarne na pewno by chciały to odzyskać. To nie jest jeszcze takie proste. I tal teraz zagrywa kapitalny ruch. Ruch po prostu z kosmosu, nie pozwalający przeciwnikowi na właśnie ten plan mniej więcej. Posunięcie a3. Bardzo ważny ruch, który trzyma gońca cały czas na tej diagonali, ale przede wszystkim też puszcza pole c3. Zobaczcie, co się dzieje. Bicie na a3 i skoczek na c3. Skoczek ma już dwie drogi do tego, żeby dojść do ataku na wieżę. Bardzo ładny plan. W tym momencie nastąpiło a5. Jeżeli by nastąpiło a6, to skoczek oczywiście zagrywa na d5, goniec c5 broni i jest wieża d8, wygrywamy bardzo łatwo. Po a5 skoczek zagrał na b5, goniec b2, skoczek d6, no i zobaczcie, co się dzieje, prosta sprawa. I po a4 został, tutaj czarne od razu się poddały też po tym posunięciu. Ciekawostka, białe zaczynają w tej pozycji i dają mata w pięciu posunięciach. Można sobie zatrzymać materiał. Otóż ten mat wygląda następująco. Skoczek f5 szach, nie można wejść na ósemkę, bo jest mat, więc król do przodu, czy na f6 to jest tak naprawdę to samo. Król g6, wieża c6, f6, wieża c7, grozimy matem. Król g5 i król g3 z nieuchronnym matem na h4, ewentualnie też wieża na g7. Moi drodzy widzowie, przepraszam, co ja mówię, h4 nie ma mata, wieża g7 oczywiście grozi mat, bo król jeszcze tutaj ucieka. Także widać niesamowitą grę w końcówce tala, która mi się bardzo podoba i polecam. Polecam partie klasyczne, żeby poćwiczyć końcówki oraz grę środkową. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.